Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej. Jesteśmy dzisiaj na zajęciach chóru i o tych zajęciach więcej opowiedzą nam. Przedstawcie się. Magda. Helenka. Helena. Kacper. Witam Was serdecznie. Za nami trwa próba. Jak wyglądają takie typowe zajęcia? Co Wy tam robicie na tych zajęciach chóru? Kto nam powie? Najpierw zazwyczaj jest rozgrzewka. Potem są różne zabawy. Ogólnie to śpiewamy. Czasami, no znaczy na każdych zajęciach jest też dużo śmiechu. Dużo śmiechu jest. Podobają Wam się te zajęcia? Bardzo. Przede wszystkim uwielbiam śpiewać. To jest moja pasja. No i też to są fajne piosenki, takie wesołe. I... Dlaczego chodzicie na zajęcia chóru? Na pewno, że są bardzo fajne. Pani też się bardzo stara, żeby jakoś to nam umilić. Też są grupy wiekowe od 4 do 6, więc się bardzo rozpoznajemy. Na pewno, żeby też jakoś się tak wdrążyć. Tutaj mówicie, że te zajęcia są takie fajne, super. A co Wam sprawia najwięcej trudności na tych zajęciach? Co jest takim największym wyzwaniem? Najtrudniej jest zaśpiewać dla nas równo w kilku głosach, ale jak już nam wyjdziesz, czujemy się bardzo szczęśliwi. Jaki utwór przygotowaliście dzisiaj dla nas? Kanon Mango Mango. No to w takim razie słuchamy.